Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, jak sam tytuł filmu wskazuje, będzie recenzja jednej z trzech ostatnio przeze mnie zakupionych talii. I ta talia, którą chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jest dla mnie szczególna. Za chwilę będę o tym mówić, dlaczego. To jest. To są karty, które się nazywają The Urban Tarot. Więc tu już, jak sama nazwa wskazuje, one się odnoszą do scen typowo takich wielkomiejskich. One są bardzo, jak dla mnie, nowojorskie te karty. Za chwilę będę Wam je pokazywała, to też będziecie mieli okazję się o tym przekonać. Natomiast ja tradycyjnie sobie karty oczyściłam jedna po drugiej, tak jak standardowo zawsze to robię, a do guidebooka jeszcze nie zdążyłam zajrzeć. Zacznijmy od początku. Pudełko jest twarde, te karty są bardzo duże. Ja lubię takie duże karty, więc to jest pierwsza rzecz, która mnie ujęła w nich i która mi bardzo, bardzo odpowiada. Autorem tej talii jest Robin Scott. Z tyłu tutaj na tym guidebooku jest napisane, że jest apka przygotowana na Androida i na iOS-a. O tutaj teraz dopiero to zauważyłam, że mamy rajderowskiego głupca. Także myślę, że tutaj też jest oczywiście to nawiązanie do najważniejszej talii Tarota. Cóż tutaj mamy napisane na tym pudełku? US Games System. Więc to jest, to wydawnictwo wydało. Tak jak powiedziałam, to pudełko jest twarde, ono jest bardzo porządne, mi się to bardzo, bardzo podoba. No i co, no, mamy ten guidebook, o którym za wiele Wam nie powiem, bo po prostu jeszcze go nie przeczytałam. To jest normalne u mnie, więc zobaczymy, co tutaj jest. Przewodnik po symbolach. Czyli tu mamy tak, the infinite, czyli ten znak nieskończoności, trójkąt szpicem w górę, fire, czyli ogień, trójkąt szpicem w dół, water, woda, trójkąt przekreślony szpicem do góry, powietrze i ziemia, szpicem w dół też przekreślony trójkąt. No i co dalej? Tutaj są opiski wszystkich, każdej karty, więc tutaj ja się będę musiała z tym zapoznać, czego oczywiście jeszcze nie zrobiłam, no bo po co? Okej. Wyjmuję wszystkie te karty z tego pudełka. Mówiłeś, że nie ma magii w twoim mieście. Mówiłeś, że twój świat jest szary, zimny i sterylny. Słyszałeś, że... Tak, tu jest po angielsku napisane w środku, w tym pudełku, więc ja Wam to tłumaczę. You have heard that the time of miracles has passed. Że słyszałeś, że czasy cudów się skończyły. Że wszystkie cuda zostały zapomniane. What do you believe? W co wierzysz? Dobra, tu już nie będę Wam tego czytać całego, bo też jeszcze się z tym jakby nie zapoznałam do końca. Tu są jakieś takie też te tytułowe karty, które są zazwyczaj dołączane do talii. Tu mamy The Urban Tarot by Robin Scott, czyli tutaj jest słowo od autora i tutaj jest jakaś też dodatkowa karta właśnie z tymi przewodnikami po symbolach. Także to sobie też później obejrzę. Tu już są same karty i zacznę od tego, że mi się mega podoba ten rewers tutaj. Tak to wygląda jak mapa miasta. Generalnie jak ja je sobie obejrzałam, to one mi się tak bardzo, bardzo nowojorsko, tak jak mówiłam, kojarzą. Więc mam je tutaj. Nie, zrobimy inaczej. Tutaj tak będę je Wam pokazywać. No i tradycyjnie od Arkan Wielkich się zaczyna i tutaj mamy kartę głupca, który
Też jest pies, stoi na dachu jakiegoś zacnego budynku, bym powiedziała, nad przepaścią. Tutaj czubek buta ma wysunięty do przodu, czyli mimo tego, że graficznie, tak jak powiedziałam, dla mnie one są takie bardzo nowojorskie, tak mi się one w ten sposób kojarzą, to jednak mimo to tutaj jest duże nawiązanie do tej podstawowej, tradycyjnej symboliki tarota. Tylko że no już postacie są w taki, bym powiedziała, modernistyczny, nowoczesny sposób tutaj ukazane. Więc to jest głupiec. Tutaj mamy, nie mamy Magician, tylko mamy Mag. Tutaj mamy kartę Maga. I tu jest muzyk, tak? Który też są symbole wszystkich żywiołów tutaj zobrazowane. Mamy kielich, miecz, denar i pałeczkę, czyli buławę. No i się zabiera za coś. I właśnie to jest to, o czym ja mówię często przy magu, że on jeszcze nie za bardzo wie jak. Ma narzędzia, ale nie za bardzo wie jak ma działać. Bardzo chce. Tutaj widać, że on jest bardzo na czymś skupiony i skoncentrowany, zastanawia się, jak ma to zrobić. Tutaj ja bym powiedziała, że to jest mężczyzna, który szuka weny. Albo szuka sposobu na teraz, w jaki sposób ma tych narzędzi użyć, skoro ma je w swoich rękach. Tutaj mamy The High Priestess, czyli kapłankę. I tutaj ja bym powiedziała, że to jest bardzo duży nacisk na tę feministyczną stronę człowieka, czyli takie bardzo, bardzo mocno tutaj płeć ma znaczenie w tej karcie, że tutaj są jakby te kobiece, na kobiece aspekty się bardzo, bardzo mocno tutaj zwraca uwagę. Także tak wygląda kapłanka. Tu mamy cesarzową, czyli to jest matka, która karmi swoje małe dziecko tutaj. The Emperor, czyli cesarz. To jest, ja bym powiedziała, jakiś jeszcze z wieńcem laurowym tutaj też pokazany. Ja, mi się on kojarzy z, nie wiem, z personą burmistrza na przykład, tak? Jakiegoś wielkiego miasta, czyli tutaj w tym przypadku Nowego Jorku, czyli człowiek na bardzo wysokim, odpowiedzialnym stanowisku. Tu mamy kapłana i to jest pastor, czyli taki tutaj bardzo, bardzo mocno jest zwrócona uwaga na to, że po prostu to jest misjonarz, tak? Który właśnie wypełnia tutaj swoją misję, i taki dosłownie dobitnie rozumiany kapłan, ja bym tutaj to tak określiła. Kochankowie. I tutaj zwraca przede wszystkim uwagę to, co w jednej talii, którą. Tak, w Arkanum też tak jest. Ja się nad tym zastanawiałam, dlaczego tak jest, że tam jest w karcie Słońca są dzieci różnych ras pokazane. I tutaj też jest to w ten sposób pokazane, że mamy ciemnoskórego mężczyznę i białą kobietę. I tutaj przede wszystkim bardzo mocno zwraca uwagę to, że na przykład miłość nie zna żadnych granic, nie stawia żadnych granic, że tutaj mamy właśnie to, że tutaj nie ma żadnych barier. Tak, bo mamy tutaj dwie ludzkie rasy i mamy parę małżeńską, nowożeńców tutaj. Więc to jest takie bez znaczenia, jaki kolor skóry mamy. Miłość jest miłością. Rydwan. Jest żółta taksówka, ja bym powiedziała, że to jest właśnie też symbol Nowego Jorku. Stąd właśnie one mi się tak bardzo nowojorsko kojarzą, chociaż ja nigdy nie byłam w Stanach Zjednoczonych. Może będę, aczkolwiek tak długi lot samolotem, nie wiem, jakbym to zniosła, bo to musi być strasznie nudne.
Tyle godzin w powietrzu. Okej, okay. No, mamy tutaj ten rydwan i mamy młodego mężczyznę, który na dachu tej taksówki. On nie siedzi za kierownicą, tylko jest na dachu tego samochodu tutaj pokazany. Justice, czyli sprawiedliwość. Czyli też miecz, opaska na oczach. Tak bym powiedziała tradycyjnie dość. No i tutaj mamy pustelnika. Znamy to chyba, nie? Wszyscy z autopsji. Dajcie mi spokój. Zapalę sobie papierosa, pokontempluję, posiedzę sobie wieczorem, popatrzę z góry na to, jak. Bo też bym powiedziała, że tutaj ten mężczyzna jest raczej gdzieś wyżej. On na oknie tutaj siedzi tego budynku, więc. Tak bym powiedziała, że to jest też spojrzenie z góry. Oczywiście jest tutaj izolacja też pokazana, ale no troszkę tak ten pustelnik mi się kojarzy z taką właśnie potrzebą gdzieś tam pobycia samemu. Tak jak osoby, które są w dojrzałym wieku i funkcjonują gdzieś tam w żadnych związkach, w żadnych układach rodzinnych, to u nich przede wszystkim kwestie spędzania wieczoru wiążą się bardzo mocno z jakąś tam nawykowością. Ja bym tutaj powiedziała, zwróciła uwagę na to, że tu jest zapalenie sobie, zapalę sobie wieczorem fajkę i będę miał wreszcie trochę świętego spokoju. Tutaj mamy koło fortuny. Mi się z kolei z Londynem, z London Eye kojarzy, ale już mamy ten. Jak to się na karuzelach, jak jest ten diabelski młyn, który się kręci. Strength, czyli siła. Mamy postać lewa jako rzeźbę i postać żeńską, czyli też takie dosyć duże nawiązanie do tej tradycyjnej symboliki. Wisielec. Taki Joker jak z Batmana tutaj. Death, czyli śmierć, tutaj jest pokazane mimo to tej serce tego denata i szkielet jego żebra tutaj widać, więc to jest takie też bardzo dosadnie mi się kojarzące, bo tak ja często mówię też przy karcie śmierci, że to jest. To są gruntowne zmiany i to jest, że śmierć, która jest pokazana z kosą, że ona po prostu równa wszystko z ziemią, że ona wszystko, co jest na danym gruncie, nie wiem, rośnie, kwitnie, to jest wszystko wykaszane w tym momencie i to jest takie do gołego gruntu. Tak tutaj jest do szkieletu ta transformacja pokazana. Przepiękna karta umiarkowania jest w tej talii tutaj, bo mnie się bardzo to podoba, bo z jednej strony tutaj mamy jako nowoczesną, taką współczesną scenę wielkomiejską, ja bym powiedziała, a jako mural tutaj jest pokazana właśnie ta postać z karty umiarkowania z talii Rider-Waite-Smith i tutaj jest kontynuacja jakby tego, że te farby się tutaj wylewają też na chodnik. Diabeł. No taki nałogowy koleś. Wieża. Właśnie tutaj jest fragment Statuły Wolności, która jest zatopiona, widać. To jest wieża. Tu mamy gwiazdę. Czyli taki, jak to są te słynne szkoły tańca w Nowym Jorku, gdzie się tancerze właśnie bardzo, bardzo chcą dostać, tacy ambitni, tak? Tu tutaj tak mamy właśnie gwiazdę pokazaną. Księżyc bardzo mroczny. Tutaj jest postać, która, ja bym powiedziała, w jakichś kanałach. Podziemie, jakieś, nie wiem, ścieki. Tutaj mamy krokodyla czy aligatora.
A tu jest jeszcze jakiś inny pies. Bardzo ciemna jest ta karta też. Tutaj mamy słońce. Już zupełnie inaczej pokazane. Tutaj mamy judgment, czyli odrodzenie. I tu faktycznie ja też widzę tę kartę jako odrodzenie, bo to jest jakby wyjście ze swojej dotychczasowej postaci. Tutaj mamy kobietę, która się przechadza w bardzo takim luźnym, lajtowym stroju, a gdzieś tutaj się odbija jej poprzednia jakby forma, gdzieś tam ubrana w sukienkę. Mamy jakąś wielką torbę, więc można tutaj przypuszczać, że tak wyglądało do tej pory jej życie, ale ona się już z tego uwolniła. Tu jest jakaś forma munduru, też bym powiedziała. I tutaj mamy świat. Czyli sobie kroczy postać, która jest ponad tym wszystkim. Koniec barier, koniec granic, już zaznajomiona z zasadami funkcjonowania we współczesnym świecie. No i tutaj zaczynają się arkana małe od buław. No i tutaj mamy asa buław, gdzie właśnie znowu jest tak, jak w wieży było. Tam była zanurzona cała prawie w wodzie ta statua wolności, a tutaj mamy właśnie tą dłoń z palącym się tutaj ogniem, ja bym powiedziała olimpijskim, na tej karcie. Tu mamy dwie buławy. Jakaś wirtuozeria. Tutaj mamy trzy buławy. Tu jest właśnie New York, NY, tutaj są litery. I mamy wóz strażacki tutaj. Cztery buławy. Completion, czyli kompletność. Pięć buław. I tutaj mamy zapewne boiska baseballowe. Czy ja bym powiedziała, że to jest jakiś nawet zakład. Ten postawił na jedną drużynę, ten na drugą. O tym też świadczą ich stroje tutaj. Że ten ma barwy jednej drużyny, a ten drugiej. Victory, czyli zwycięstwo. Zwycięstwo pokazane w karcie sześciu buław tutaj. Siedem buław. Osiem buław. Czyli bym powiedziała kurier pędzący na rowerze tutaj. Dziewięć buław. No i podejrzewam, że to Wam się też jednoznacznie kojarzy. Mi się to kojarzy z Prison Break. Dziesiątka buław tutaj, opresja. A tu jest ten, jak on się nazywał? Michael Schofield. No i tutaj w tej talii nie ma króla, tylko najwyżej postawionym osobnikiem, który stoi na czele całego żywiołu, jest rycerz. Mamy rycerza buław tutaj jako gwiazdę roka. Królowa buław. Jako tancerz, tancerka mamy tutaj Princess of Wands, czyli księżniczka buław. I to powinno być chyba odwrotnie. I tutaj mamy jako the journalist, czyli jako dziennikarza, żurnalistę mamy tutaj księcia buław. Tutaj mamy teraz z kolei puchary. No i jest też przepiękna tutaj fontanna z aniołem. Takie też mówię, bardzo, bardzo takie wielkomiejskim stylu. Tutaj są te grafiki. Tu mamy dwa puchary określone jako miłość.
trzy puchary. To tak jak ja często mówię, że też mi się trzy puchary mi się z wieczorem panieńskim kojarzą. Tutaj też mam takie skojarzenie, jak patrzę na tę kartę. Luxury. Cztery puchary. Disappointment, czyli jestem zawiedziony, zawiodłem się. Tutaj mamy pięć pucharów. O, tutaj, jak się dzieje? Pleasure, przyjemność, sześć pucharów. No zgoła inaczej jest tutaj to pokazane, niż tu jest scena łóżkowa. Tak, zazwyczaj są dzieci pokazane na karcie sześciu pucharów. Siedem pucharów. Osiem pucharów. Ale bajzel, słuchajcie, ktoś zostawił tu po sobie. Wszystko zostawił i odszedł. A tutaj mamy happiness, dziewięć kielichów. Taki piknik. I dziesiątka kielichów. Dwie ciężarne kobiety, te, które się wspierają. I tęcza nad nimi. Dobrze, tutaj mamy w postaci króla, tak jak powiedziałam, jest ten najwyżej postawiony osobnik tutaj w tej talii, to jest rycerz. Tu mamy rycerza pucharów. Tu mamy jako terapeutkę królową pucharów. Właśnie tu jest bardzo duże nawiązanie do jednej, jest oczywiście z jej wielu cech, ale to jest tak, empatia. Tutaj mamy księcia pucharów. Czy bym powiedziała, że to jest rycerz? Skoro rycerz jest królem, to tutaj bym powiedziała, że to jest, że tu jest rycerz. I tutaj też jest bardzo takie w ciekawy sposób to zobrazowane, bo on mi się bardzo z magiem tutaj kojarzy. Nie jakby z osobnikiem. Ja bym nie powiedziała, że to jest osobnik, gdybym nie widziała tych napisów z arkan małych, tylko on mi się bardzo z magiem, bo on tutaj coś próbuje pokazywać, on tu próbuje coś manifestować, on próbuje tutaj właśnie coś czarować, jakąś iluzję roztacza, próbuje wpływać na świadomość widza. Tu mamy, no ja bym powiedziała, że to jest paść, to jest Princess of Cups, czyli jako projektantka kostiumów, to bym powiedziała, że to jest paść pucharów tutaj. Dobrze, tutaj mamy miecze. As mieczy. Dwa miecze, pis, pokój. Bo tu jest takie trochę zawieszenie broni też w tych mieczach. To też jest karta, która ma wiele wymiarów i ją można naprawdę interpretować też na wiele różnych sposobów. Sorrow, smutek, trzech mieczy. Cztery miecze. Pięć mieczy, defensywa. Sześć mieczy jako science, czyli nauka tutaj. Jak już, to ja bym to bardziej określiła jako może doświadczanie bardziej, a nie naukę. No ale to no ciekawe, muszę do guidebooka zajrzeć, co tutaj autor miał na myśli w tym przypadku. Tu mamy siedem mieczy. Osiem mieczy. Okrucieństwo, dziewięć mieczy i ruin, czyli ruina, wszystko zrujnowane doszczętnie, 10 mieczy. The Game Master, czyli mistrz gry, tutaj król mieczy i to są szachy. Ja bym powiedziała, że to jest też mistrz gry słów przede wszystkim. Tu mamy królową
jako malarkę. Mamy królową mieczy tutaj. To bym powiedziała, że to jest rycerz, to jest ten Prince of Swords. Jako haker. Rycerz mieczy jako haker. I tutaj aktywista, paź mieczy. Princess of Swords. Na końcu żywioł ziemi. Tutaj mamy asa monet. To są dyski. Nie pentakle, nie denary, tylko dyski. Tu mamy cięć, czyli zmiana. Dwa denary. Works. Praca. Trzy denary. Tu mamy siłę. 4 denarów, już uformowana w jakiś tam kształt, to co ja też bardzo często mówię przy czwórce denarów. Worry. No i to też bym powiedziała, że jest bardzo znajoma z życia scena. Tutaj mamy człowieka, który jest u lekarza i tutaj lekarz mu na rentgenie coś pokazuje. To też jest takie dla mnie dobitne, tak, że jak pójdziesz do lekarza, no to się licz z tym, że portfel będziesz miał odchudzony, ja bym powiedziała w ten sposób. Natomiast worry, tutaj smutek, zmartwienia, ja bym powiedziała, tak? 5 denarów. Tu mamy sukces. 6 denarów. I tutaj mamy pucybuta, czyli to jest takie też sformułowanie, które mi się nasuwa, jak się często słyszy na filmach amerykańskich gdzieś tam, na przykład, nie wiem, Wilk z Wall Street, tak mi się w ten sposób to kojarzy. Od pucybuta do milionera, albo od zera do bohatera, coś w ten deseń. Tutaj mamy, tu w ogóle na tej karcie praktycznie nic nie widać, tutaj mamy 7 denarów. Tu mamy 8 denarów, 9 denarów, 10 monet. No i tutaj jest Gourmet Chef jako Knight of Discs, jako rycerz. Rycerz monet, ale też najwyżej tutaj pokazany w tej talii, tak jak mówię. Czyli ja bym go wzięła za króla. Tu mamy królową. Matriarchat. Czyli tutaj jest bardzo taka dominująca kobieta pokazana. Kojarzy mi się też z jakąś postacią polityczną. Trochę z Margaret Thatcher. Tu mamy Prince of Discs, the day trader, tu jest dzień na giełdzie, czyli rynki te finansowe tutaj, makler, czyli ja bym powiedziała, że to jest rycerz monet i tutaj mamy Princess of Discs jako the kindergarten teacher, czyli to jest przedszkolanka tutaj, to bym powiedziała, że to jest paź monet, więc tak wyglądają te karty, bardzo one są interesujące. Muszę się jeszcze zapoznać z guidebookiem, ale na pewno będę robić na nich czytania. Papier jest świetny. One nie są śliskie. To jest taki właśnie rodzaj matu, takiego lekko satynowego, ale właśnie one nie są śliskie. Ja nie przepadam za śliskimi kartami bardzo, bo one się ciężko tasują, a te są fajne, mają fajną wielkość. Bardzo mi się podobają te karty. Także no zobaczymy jeszcze, jak one będą do mnie rozmawiać i na pewno będę chciała na nich robić czytania, bo one są bardzo inne niż reszta tych talii, które ja posiadam. Schowam je teraz do pudełka. Także tak one wyglądają. No i tyle. Będę się zapoznawała właśnie z tym guidebookiem i będziemy patrzeć, jak tam rozkłady będą szły na nich. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Zachęcam Was do odwiedzania mojego kanału, do pozostawiania reakcji pod filmami, łapka w górę bądź łapka w górę, bądź łapka w dół. Dla tych, którzy odwiedzają mój kanał, a nie mają jeszcze włączonej subskrypcji, też do tego zachęcam. Będziecie na bieżąco ze wszystkimi informacjami, z tym wszystkim, co się dzieje tutaj na kanale.
A na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Pozdrawiam się, trzymajcie się. Cześć!